Lost Internet Connection. Tak, halo? Halo, halo, jesteś? Tak, jestem, no, rozłączeni. Zostaliśmy tutaj w jakiś sposób. No, że ten człowiek reprezentuje, uważam, to jest moje wrażenie, dobrą, zdrową, głęboką duchowość i to jest. Poczekaj, Jacku, bo ja tu też chyba miałem coś z internetem. Ja muszę się tylko muszę utwierdzić, czy nas widać i słychać na czacie. Tu znowu coś złączę. Jest ok. Kilka sekund było. No, a teraz znowu Skype się rozłącza. Dobra, jesteś. Halo. Teraz jest ok. No to możesz dokończyć. Także to pokazuje to krótkie jego wystąpienie, to co powiedział też dzisiaj, no, dużą jakość, gdy chodzi o duchowość, format tego człowieka, także to jest to pierwsze, a to drugie. To ja myślę, że nie bez przyczyny ten potencjał, który jednak ma ta wspólnota jezuitów, jeśli on tam poszuka właściwych ludzi, a myślę, że ma, i po to były te rozmowy, o których wspomniałeś, gdy chodziło o tę, powiedzmy, generalicję jezuicką, bo przywódcą jezuitów jest generał, taki stopień nosi. To nie jest po prostu, nic nie ma, no, z wojskiem. Jednak no, jest to jakieś no, towarzystwo trochę dosyć takie no, wojskowe, bo sam Ignacy z Loyoli był żołnierzem. Także ja myślę, że on takich ludzi tam znajdzie. Jeśli oni mu pomogą, może dojść do poważnych teraz zaognień, bo to będzie po prostu no, kilku tam ludzi, kilkunastu albo więcej, będzie po prostu trzeba i to tak dosyć z takim dużym rozmachem wyrzucić tam na bruk i na ulicę ich po prostu, to co oni tam prawdopodobnie robili, tych wszystkich różnych kretów i kolaborantów i szpiegów i tak dalej. Oczyścić trochę te struktury i po prostu on musi sobie, to będzie najważniejsza sprawa, dobrać sobie odpowiednich współpracowników. On ma teraz szansę, ma teraz tę władzę, będzie miał tę możliwość. Czy zatwierdzi jako teraz nowo wybrany, mianowany papież tych wszystkich dotychczasowych pracowników, bo to jest bardzo ważny akt, czy on podpisze u każdego po prostu teraz, czy tylko na okres przejściowy jakiś, a będzie systematycznie krok po kroku sobie ten personel po prostu wymieniał. I ja myślę, że to jest ten punkt, gdzie był osamotniony i został zdradzony i był wykorzystywany zarówno i papież polski, jak i Ratzinger. Gdzie został sam na tej swojej pozycji, on nie miał po prostu zbyt mało, a szczególnie na tych bardzo, bardzo kluczowych stanowiskach, gdy chodzi o Watykan. Miał tutaj, no po prostu nie miał właściwie dobrych wspólników, współpracowników i to będzie decydujące, na ile on będzie miał odwagi, ten człowiek. A ja gdzieś kiedyś to wspomniałem, że te siły, które tam są wmieszane w tę politykę wewnętrzną Watykanu, są tak potężne, gdy chodzi o ten nasz świat, jak z tego co wiemy i chyba na naszej tutaj powiedzmy antenie można to powiedzieć, bo jakby co, to możemy powiedzieć, że to jest tylko teoria spiskowa, co opowiadam, nie? Ale to jest moje zdanie, że te siły nie ugną się tak lekko i są zdolne użyć tutaj wszelkich środków. Przecież znamy coś takiego, że pewne elity nie lękają się przed tym, żeby zburzyć potężne wieżowce, jak w Stanach, razem pogrzebać tam kilka tysięcy ludzi, żeby mieć jakiś tam pretekst do czegoś innego, czy wysadzić wieżowce, jak to w przypadku gdzieś tam no, w Moskwie z ludnością, żeby mieć pretekst do wojny, czy nawet wywołać może tsunami, żeby osłabić jakąś po prostu no, kraj, czy gospodarkę, czy region. Także jeśli ta sytuacja
stanie się na tyle groźna i niebezpieczna, co może tam wyciec jeszcze z Watykanu, no to niech ten Watykan się po prostu dobrze tam strzeże i uważa po prostu na swoje kroki, bo może rozpętać tutaj ten człowiek, który został właśnie tutaj teraz powołany na papieża, może rozpętać no niesamowitą burzę. Także no nie wiadomo, zobaczymy, będzie to zależało i od jego stanowczości, od jego odwagi, od jego woli, czy naprawdę będzie chciał. I to się pokaże właśnie w tym, na ile ten człowiek jest zdolny i chce coś zmienić, na ile on chce po prostu zreformować tę instytucję. Pierwszy ważny krok w swoim pierwszym wystąpieniu już zrobił, pokazał coś ze swojej duchowości, a to jest podstawą, to jest najważniejsze, że on nie przychodzi jako menedżer, który wie, jak funkcjonują duże korporacje, jak to się robi, tylko że będzie to robił z tej płaszczyzny duchowej. I to jest bardzo ważne, żeby mieć po swojej stronie też ludzi jako tych, których on odczuwa jako braci i siostry, i że on jest tym pasterzem i on otwiera swoje serce tutaj dla nich, jest z nimi i dla nich. To jest punkt wyjściowy bardzo ważny, który on uczynił. A druga sprawa, za tym będą po prostu musiały pójść konkretne kroki, które będą się pokazywały w tej praktyce, co on zrobi z tym całym aparatem, bo on tak nie może sobie być pozostawiony samemu sobie, no to słuchajcie, ja się zajmę teraz jeżdżeniem po świecie, będę odwiedzał tutaj trochę różne kraje, pielgrzymki do Polski, do Ameryki Południowej i trochę no, ładnych kazań pogłoszę, tylko on jest przedstawicielem pewnej instytucji i wozi za sobą ten, tam gdziekolwiek pojedzie, ten cień, ten wielki, wielki cień, ociężałość tej instytucji. To on musi to zmienić, żeby być jako świadek tam, gdziekolwiek pojedzie, żeby być wiarygodny, a to dopiero po prostu czas pokaże. Dokładnie tak. Jest to niezwykle ciekawa sytuacja, będziemy to obserwować, a dzięki Jackowi Kwiatkowskiemu dzisiaj mogliście troszeczkę tak z innej strony posłuchać tego wszystkiego, co się dzieje i myślę, że było to ciekawe. Także ja Ci dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję za czas poświęcony, będziemy to obserwować, no i zobaczymy, co się zmieni w przyszłości, ale jak widać sytuacja napięta. Jeszcze raz dzięki. Proszę bardzo. Po papiesku buona notte, nie? Jak on tam powiedział, dobrej nocy wszystkim, no bywaj Mikołaj, cześć. Cześć, pozdrawiam, dobrej nocy. My będziemy tutaj jeszcze chwilę, tylko tak naprawdę chciałem tylko powiedzieć, że dla mnie tutaj nie chodzi o to, że to ma być jakiś upadek kościoła czy coś takiego. Po prostu tak właśnie działa transformacja. Transformacja dzieje się poprzez nas. Także poprzez ludzi, którzy po prostu odchodzą od tych starych struktur i ich nie zasilają. I tak to wszystko umrze naturalnie, przetransformuje się. Oczywiście w międzyczasie będą skoki mocne świadomości dotyczące wypływających faktów na temat tego, jak ten świat funkcjonuje i wtedy zmierzymy się z prawdą po prostu. I jeszcze będzie wiele takich faktów, ale jak widzimy nawet i tutaj instytucje Kościoła silne, potężne, wieloletnie nie opierają się zmianą. I chyba jest to nieuniknione, gdy przyjdzie ten moment, bo może i papież będzie próbował posprzątać się, zreformować, ale chyba jak zacznie, to zobaczy, że już tutaj reforma niewiele pomoże. Na te nowe czasy jest nowa struktura, zupełnie nowe podejście, które oczywiście czerpie też czasami bardzo mocno z nauk Jezusa. Tu jest wiele wspólnego i na tej bazie możemy wszyscy spokojnie tą nową duchowość, czy to nowe rozumienie życia celebrować, a ono jest wspólne dla wszystkich istot świadomych, religia tutaj już nie ma żadnego znaczenia. Także trochę informacji takich za kulis, trochę polityki, trochę Watykanu, no i trochę transformacji, bo wszystko się właśnie teraz na naszych oczach dzieje i dziać będzie. Ja tak skaczę trochę tu, trochę tam, ale też transformacje wewnętrzne mam. Także na razie robię taki troszeczkę etap w życiu, gdzie mam troszeczkę wydajność pracy na zewnątrz zmniejszoną, a zwiększoną do wewnątrz. No ale co jakiś czas
staram się też być na bieżąco, komentować i obserwować, co dzisiaj z wami też poczyniłem. Dziękuję wam, dobrej nocy życzę, pozdrawiam, do usłyszenia następnym razem z Mikołajem Rozbickim. Spotkacie się pewnie jeszcze nie raz, jak nie, to gdzie indziej. Pozdrawiam, dobrej nocy, cześć.